Dzień dobry. Chciałbym Państwu coś przeczytać. Trudno jest dorastać, czując, że jesteś inny od reszty. 5 razy w tygodniu wstaję rano, idę do szkoły. Chcę, żeby było to miejsce, gdzie nie będę wytykany palcami za to, jaki jestem i kogo kocham. Z utęsknieniem wspominam czasy, gdy szkoła była dla mnie bezpieczna. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że ktoś może mnie skrzywdzić za to, kim jestem. Kiedy inni uczniowie cieszyli się pierwszymi zauroczeniami i miłościami, ja czułem, że muszę się ukrywać. Nie dać nikomu poznać, kim jestem. Jestem uczennicą. Jestem człowiekiem. Jestem również lesbijką, ale wiedzą o tym nieliczni. Wiem, że gdybym się przyznała, skończyłoby się to dla mnie źle. Żadna moda nie wpłynęła na moją orientację. Zakochiwałam się w koleżankach już jako dziecko. Marzę o tym, aby przeżywać miłość do mojego chłopaka bez krzywych spojrzeń. Nie różnimy się od rówieśników absolutnie niczym. Nigdy nie powiedzieliście mi, że to, co czuję, jest okej. Musicie nas po prostu zaakceptować takich, jacy jesteśmy. W moim życiu zabrakło jednego dnia w roku, kiedy ktoś powiedziałby: to, kim jesteś, jest okej. Wracaj spokojnie do nauki. Stoję po stronie młodzieży.